Czarownicą zrobili prawo.
Cześć, Kacper. Powiedz nam, co to była za bajka? Brawa dla Kacpra, pięknie. Bardzo dobrze, pięknie, drogie. Patrzcie, kot Budak przybył do nas. Witaj, mości kocie. Dziś u nas honorowe masz miejsce na płocie. Wszyscy się bardzo cieszą obecnością twoją. Nawet myszki zatańczą, choć się bardzo boję. Możesz kłopy wilka.
Bo... moja kobieta była na krótę i było niedobre, bo... Bardzo dobrze, brawa. Teraz na siebie. Pytanie następne. Kto podarował jej to jabłko? Łamacona. Okej, bardzo proszę. A dlaczego ona jej dała to jabłko? Co takiego? Czy ona nie lubiła? Właśnie, proszę, dla ciebie cukierek. Macocha chciała być najpiękniejsza. A jak macocha siadała przed lustrem, to co ona do tego lustra mówiła? Słoneczko, powiedz przecież, kto najpiękniejszy jest na świecie. Świetnie, proszę, nagroda dla ciebie. I co to lustro jej opowiadało, no? Co? Macocha kazała zrobić z królewną Śnieżką. Z drugiej strony trochę. Tam idziemy. Do lasu. Co z tym zrobić? Zabić, tak? Byłeś blisko, ale cukierek się należy. Cukierek królowej zimie wypadł. No to trudno, przyjdź. Przejdę we mnie na chwilę. Dobra, a komu zlecił ją zabić? Czy jakiemuś czarodziejowi, czy jakiemuś zwierzęciu? Panu leśniczowemu. Pan leśniczowemu, brawa, cukierek. Ale co, myśliwy ją zabija w końcu, czy nie? Nie. Nie zabija. I gdzie ją zostawia? No, tutaj. W lesie. W lesie ją zostawia. Bardzo dobrze. I to królewna Śnieżka zamieszkuje z kim? Z malutkami. Malutkami. A teraz? 100 punktów dla tego, kto mi powie, jak miały na imię krasnoludki. A przypominam, było ich 7. Niełatwe zadanie, no. Na scenie było 9, ale to troszkę taki uszukany krasnoludki, bo to jeszcze były krasnoludki pomocnicze. Ale to takich najważniejszych to było 7, no. Dobra, pomogę wam. Dobra? To kto chce? Kto wie, sporo tutaj? No. Pamiętasz, jakim krasnoludkiem? Ja się pamiętam. Tak, to na pewno. Czekaj, sprawdzę, bo jeszcze nie było. Śpioszek jeden. Śpioszek jeden. Apsik drugi. Apsik. A taki to zawsze było tu taki. Burek. A taki to zawsze było. Pójdę, bo też mi bardzo podpowiadałyście. Proszę bardzo, na was w cukierku. Dobra, to co? Zapraszamy następną bajkę? To szybko, na 3-4. Zapraszamy! No!
dopuścić tej okazji, panie rektorze. Czasu jest niewiele, a grochu tyle w popiele. Siostry już wyjechały i mnie to rozdzielić kazały. Długo muszę się krzątać, żeby to wszystko posprzątać. Do rana tego nie zrobię. Bal z głowy wybiję sobie. Macocha jej nie chciała puścić. A dlaczego? Bo jej nie lubiła. Bo jej nie lubiła, bo Kopciuszek była co? Popatrz naszego Kopciuszka. Ładny Kopciuszek? Tak. Ładny Kopciuszek. Mądry? Tak. Miły? Tak. I pomocny dla wszystkich? Wszystkie bajki znacie, jakie są? Tak! No nie.
nie, no ja myślałam, że nie będziecie wiedzieć. Dobra, to kto mi powie teraz? Tego poleci tam w niebieskiej bluzie pan się wyróżnia. Co to była za bajka? Najpierw powiedz, jak masz na imię? Łukasz. Łukasz? Co to za bajka? Śpiąca królewna. Śpiąca królewna. Super, brawa, wielkie dla Łukasza. Tak wysoko podnosił rękę, to co? Zapraszamy śpiącą królewnę chyba? Czy na niebie jest księżyc, czy świat pełen słońca? To jestem niezmiennie, strasznie, strasznie śpiąca. I choć być między wami jest bardzo przyjemnie, pozwólcie, że królewna na chwilę się zdrzemnie. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tekstem i autorem muzyki jest pani Monika Kolasek-Ladikowa. Wielkie brawa. O scenografię zadbała pani Katarzyna Ziołowicz. Prosimy się pokazać. Również wielkie brawa. Nad choreografią czuwała pani Anna Grochulska. Organizacyjną zajęła się pani Joanna Styp. A naszym technikiem i nagłośnieniowcem był pan Andrzej Gumiela. Wielkie brawa dla wszystkich.